Powstanie w Warszawie trwało już 33 dni. Po 33 dniach walki na Starym Mieście 1 września 1944 roku nadszedł rozkaz ewakuacji Starego Miasta kanałami do Śródmieścia. W pierwszym rzędzie ewakuowano rannych, później oddziały bez broni i ludność cywilną. Nie udało się niestety wszystkich ewakuować. Została część rannych, których ze względu na stan zdrowia nie można było transportować w bardzo ciężkich warunkach kanałowych. Starówka, dzielnica szkieletów i gruzów, zasnuta była dymem. Wśród tych gruzów, wśród ocalałych piwnic gromadzili się bezbronni ranni powstańcy, ci, których wojna, pożary i bomby wyrzuciły z dotychczasowych pomieszczeń w szpitalach polowych. Pani została na Starym Mieście. Tak, 31 sierpnia 1944 roku zostałam w punkcie sanitarnym na ulicy Mostowej. Starszy strzelec, blondynka. Danuta Gałka, starszy strzelec, pseudonim Blondynka, zgrupowanie Chrobry 1. Plutonowy podchorąży. Elegant. Pseudonim Elegant. Mieczysław Gałka. 31 sierpnia znajdowałam się razem z Elegantem w punkcie sanitarnym urządzonym w prywatnym mieszkaniu na pierwszym piętrze na ulicy Mostowej. Razem ze mną przebywała tam właścicielka. Razem z nami przebywała właścicielka, staruszka, zakonnik opiekujący się nią, jej córka i kilku rannych powstańców przebywających w tym mieszkaniu. W tym czasie były punkty sanitarne najczęściej urządzane w mieszkaniach prywatnych. Takim właśnie mieszkaniem był również nasz punkt. Tak, ja leżałem tam właśnie ciężko ranny i przyszli pożegnać się ze mną moi koledzy z oddziału. To było bardzo radosne i okrutne pożegnanie. Przyszła Wacka, Szary, Zawisza. Patrzyliśmy na siebie. Zazdrościłem im. Po prostu oni mieli jeszcze szansę walki, a ja... Niemoc jest okrutna. Jest okrutna, wyciska łzy. To brzmi trochę może nie męsko, ale wiem, że wyciska. No cóż, oni zabierali tylko lekko rannych, bo szli kanałami do Śródmieścia, które jeszcze wtedy walczyło. Patrzyliśmy znów na siebie, powiedzieli mi: Blondynka zostaje z tobą. Wiem. No, trzymaj się, chłopie. Odwrócili się i... Nie pamiętam, tak zobaczyłem oddalające się ich plecy w takim trochę zapylonym powietrzu. I pomyślałem sobie, czy zobaczymy się kiedyś? Gdzie? Już dzień 1 września minął nam w wielkim niepokoju, dlatego że ludzie nie wiedzieli, co robić. Czy jedni uważali, żeby wziąć białe flagi i wyjść do Niemców, inni, żeby chronić się po kościołach. Mówili, w kościołach nic nam nie zrobią, w kościele uszanują. Jeszcze inni mówili, żeby grupować się w szpitalach. Ja też szybciutko pobiegłam obok do szpitala, który mieścił się w kościele świętego Jacka i padłam do lekarza, mówię, co robić, ja potrzebuję lekarstwa uśmierzające bóle, na uśmierzenie bólu, dlatego że ranni cierpią, potrzebuję dolantynę, potrzebuję watę, gazy, a co robić z rannymi? Lekarz powiedział, zostawić tam, gdzie jesteście i zostać. Wtedy szybko pobiegłam jeszcze, jak po zabraniu leków, pobiegłam do naszego kolegi
leżącego chorego, umierającego właściwie, rannego w brzuch, do Rocha i powiedziałam: co u ciebie, jak tam? Ja zostaję, chcę przenieść tu eleganta. Będziemy tu bezpieczniejsi. Popatrzył na mnie jakoś dziwnie. No tak, przecież co ja mogłam mu powiedzieć? Całe zgrupowanie, jego brat i żona brata, Zosia, zginęli w pasażu Simonsa wtedy, kiedy zginęli nasi koledzy. Przestało istnieć zgrupowanie. Wróciłam szybciutko do mieszkania. A drugiego tego poranku, pamiętasz? Usłyszeliśmy koło naszego domu jakieś takie... Krzyki, jakby płacz, no. Płacz słyszało się zawsze. To nas nie dziwiło. I naraz zobaczyliśmy biegnącą jakąś grupę, bardzo zdenerwowaną, podnieconą. Coś tam mówili. Dobiegli do nas i dopiero okazało się, że na Nowym Mieście dzieją się potworne rzeczy. Że żołdacy, pijani, maltretują ludność, mordują rannych, ludność cywilną. Nie chcieliśmy w to po prostu uwierzyć. Ja mówię, to chyba są jacyś, to nie są ludzie. Przecież ludzie nie mogliby tak postępować. No, okazało się, że to byli jednak jacyś ludzie. No cóż, w tej sytuacji postanowiliśmy, bo nie było innego wyjścia, no po prostu występować jako osoby cywilne. No i wtedy? Tak, wtedy zwróciliśmy się do córki właścicielki mieszkania. Mówimy, pani musi pochować wszystko, co by świadczyło o tym, że jesteśmy powstańcami. To dla dobra i rannych, i dla dobra wspólnego. Szybciutko pozabierałam ktokolwiek co miał, panterki. Wzięłam legitymację, powiedziałam, bardzo dokładnie złożyłam opaski, powiedziałam, proszę tylko powiedzieć, gdzie pani to zakopuje, to się zabierze, no jakże to tak... A to było dla nas ogromnym przeżyciem, to pozbywanie się opaski, która towarzyszyła nam cały czas, legitymacji, przejście na jakąś taką anonimowość, no ale była to konieczność. I ona wtedy co? Ona to zapakowała i pobiegła, wróciła i powiedziała, zakopałam pod murami, niedaleko murów starego miasta. O godzinie 10:00, pamiętam, weszli do nas po raz pierwszy. Popatrzyli, tak, popatrzyli po mieszkaniu. Ja przykryłam marynarką nogi eleganta, ranną nogę, tak troszeczkę odkryłam. Podeszli i powiedzieli, że oni chcą tutaj sprawdzić, czy tutaj nie ma broni. My mówimy, że nie ma broni, dlatego że my jesteśmy tutaj, przyszliśmy, my nie walczyliśmy, tylko szukali broni, po prostu oni zdejmowali zegarki, biżuterię, szukali złota, ale to był taki niby pretekst, tak? Jak go z tą staruszką? Odeszli od nas, odchodzą od nas i podeszli do właścicielki mieszkania. Ona była sparaliżowana i nie mogła się poruszać. Powiedzieli, proszę wstać, my musimy zobaczyć, co jest w łóżku. Ona mówi, że ja nie mogę poruszać się. Szarpnęli ją, wtedy zakonnik, który nią się opiekował, chciał ją zasłonić, chciał im coś powiedzieć i na naszych oczach zastrzelili zakonnika, staruszkę, i zwrócili się do córki, żeby z nimi wyszła. Wtedy ja zrozumiałam, że muszę jakoś ratować, że ja jedna mam obandażowaną nogę, że niby jestem ranna, ale ja tylko jedna mogę chodzić. I zobaczyłam, że przy oknie stoi jeden z żołnierzy. Tak mi się wydawało, jakby odwrócił oczy w momencie, kiedy padł strzał, kiedy się osunął zakonnik, tak jakby odwrócił oczy. Myślę sobie, ja pójdę do niego. Podchodzę i mówię szybko, proszę mi pomóc. Proszę mi pomóc, tu jest mój brat, jest ranny, myśmy tu przyszli. Trzeba go zanieść do szpitala. Ale w tym czasie, kiedy on ze mną rozmawiał, podchodzi wolno do nas drugi żołnierz, patrzy tak na mnie, popatrzył i powiedział, za mną, trzeba iść i będziemy szukać po piętrach powstańców. Ja wiedziałam, co to znaczy. Wiedziałam, że dla mnie to już jest, że to koniec, że to już jest kres, ja z tego już nie wyjdę. Wyobraź sobie, co działo się wtedy ze mną. Ja leżałem tam i znowu ta niemoc, o której mówiłem,
Miałem świadomość, co ci grozi. Ja nie mogłem ci nic pomóc. Wiedziałem, że jesteś zdana tylko na siebie. To są dość trudne stany do opisania, ale rozumiesz mnie chyba, co się wtedy po prostu we mnie działo. No, taki zbieg okoliczności, że jakoś to się szczęśliwie zakończyło. Co, wtedy ten powstaniec... Czułam, że wszyscy, którzy są ranni, że chcieliby mi pomóc. Wiedzieli, co ze mną zrobią, wiedzieli, co on ze mną zrobi i ja wychodząc nie spojrzałam w ich kierunku. Myślę sobie, niepotrzebny jest żaden ruch. Niepotrzebne jest słowo nawet. Po prostu ze mną musi być koniec. Jeżeli tyle kobiet zginęło, idę. Idziemy na pierwsze piętro, dochodzimy do drugiego piętra. Ja mówię, tutaj nikogo nie ma. Popatrzyłam, mówię, na pewno tutaj nie ma. On mówi, to pójdziemy wyżej. Idziemy, jesteśmy na czwartym piętrze, mieszkanie, zachowała się ta część, otwarte jest, wepchnął mnie do tego mieszkania. Wtedy pomyślałam sobie, może to dlatego, że wepchnął mnie tak, że naprzeciwko drzwi było okno. Pomyślałam sobie, ja muszę dolecieć do okna, po prostu muszę wyskoczyć, bo i tak już nie będę... I w tym czasie usłyszałam strzały. On rzucił się do okna, dlatego że okazało się tam, że jest powstaniec, ukrywał się w gruzach. Tak, tak. Ostrzeliwał się nawet, tak? On rzucił się i zaczął strzelać do niego. Strzelać, jeszcze tak się odwrócił w moim kierunku i ja wiedziałam, teraz muszę uciekać. Zbiegłam szybko po schodach, tuż już przed mieszkaniem, myślę sobie, byleby tylko zastać eleganta. Byleby był. Był, ale koło niego już stał cywil i stał koło niego ksiądz. I ten... żołnierz, do którego ja się zwróciłam, prosiłam o pomoc. Wszyscy weszliśmy, przynieśli nosze, mieli ze sobą nosze, położyli eleganta, ja szłam obok nich i kiedyśmy przechodzili tak już niedaleko, właściwie wyszliśmy za róg, żeby iść na podwale, usłyszałam, że przekleństwa tamtego żołdaka. Myśmy się skierowali, ale nas nie widział, myśmy się skierowali, skręciliśmy przechodząc przez barykadę, skierowaliśmy się w kierunku szpitala pod krzywą latarnią, który mieścił się tuż obok na ulicy Podwale, w piwnicach, które były piwnicami kiedyś restauracji pod krzywą latarnią. Tam, jak weszliśmy, to było bardzo dużo rannych, panował straszny zaduch i nie było miejsca blisko wejścia. A to dlatego, że część rannych nie miała siły. Bała się, że jak będzie w dalszej części szpitala, gdyby coś się stało, gdyby trzeba było ratować się, to nie będzie miała siły wyczołgać się. Wtedy postanowiliśmy schronić się w dalszej części, właściwie na końcu szpitalu, na końcu piwnicy. No, ja pamiętam, działy się tam straszne rzeczy. To jest dość trudne do jakiejś takiego zrelacjonowania. Ty byłaś przebrana za chłopaka. Ja miałam spodnie. Tak. I wiedząc, że co tam się dzieje, po prostu na naszych oczach gwałcono ranne dziewczyny. Za chwilę mordowano je, strzelano seriami całymi do rannych. Ona wsunęła się pod ten mój... Podnoszę. Pod te moje nosze, prawda? No pierwszy raz jakoś ja próbowałem ją chronić. Ona zawsze służyła swoją osobą mnie. No, to wszystko narastało. Nagle usłyszeliśmy krzyki, żeby lżej ranni wychodzili. Żeby wychodzili, będą wypuszczani. Oczywiście część osób się pchała, czołgali się. Nie nawet ci lżej ranni, ale ciężko ranni do wyjścia. Mieli nadzieję, że uda im się wyjść na wolność, że tam czeka ich jakaś swoboda. Nie wszyscy w to wierzyli. Myśmy postanowili zostać w tym jakimś miejscu, gdzieśmy byli. Ale za chwilę rozległy się salwy. Na zewnątrz ci, którzy wychodzili, zostali po prostu zastrzeleni, zostali rozstrzeliwani. I zorientowaliśmy się, że Niemcy jednak będą podpalać ten szpital.
sypnęły się granaty. Nie wiem, jak się stało, że myśmy ocaleli. Ci ranni byli ranni po raz któryś z rzędu. No, wrzucili te tabliczki zapalające, chrusnęli benzyną i wtedy zaczęły się rzeczy już zupełnie jakieś dantejskie. Tym rannym ciężko zapalały się kikuty tutaj rąk obandażowane, głowy, które płonęły jak pochodnie, jak jakieś... Próbowali zrywać to, no, nie mieli nawet sił. I tutaj, widząc tę całą grozę, właśnie blondynka pociągnęła mnie za sobą i próbowaliśmy się jednak wydostać z tego wszystkiego. Dym gryzł na moczy, w ogóle dławił. Panowała nam jakaś potworna jakaś ciemność. Ten dym przesłaniał wszystko. Szliśmy w kierunku schodów i wtedy, kiedy byliśmy już dość blisko, zobaczyłem, że chłopak, mały chłopak, czołga się po tych schodach, też ranny, idzie w kierunku wyjścia i w momencie, kiedy już właściwie już był na podwórzu, jakiś pijany żołnierz strzelał mu prosto w twarz, ten chłopak stacza się po schodach, upada nam pod nogi z okrzykiem mamo. Niemiec strzela do nas, zacina mu się pistolet, krzyczy coś tam do kolegi i wtedy Blondynka wykorzystuje ten moment i wciąga mnie w prawo, w korytarz, gdzieś tam jakaś toaleta była i to była jeszcze ta część szpitala, która się nie paliła. No tam już było trochę zgrupowanych ludzi. Chwytają mnie za nogi i krzyczą: siostro, ratuj! Siostro, nie zostawiaj nas! Ja ciągnę ten plecak, bo nie mam siły go nieść. I wiem, że muszę jeszcze wrócić, więc rzucam plecak, wracam po następnych. Kogo tylko mogę zabrać, staram się. Ale przecież po innych muszę deptać, aby tych przenieść. I nagle przewracam się, podnoszę się i nawet nie czuję, że płoną mi włosy. Wciągam następnego rannego do pomieszczenia, gdzie była toaleta, gdzie jest elegant, gdzie jesteśmy wszyscy i słyszę: nachyl się, nachyl się. Ja się nachylam automatycznie. A elegant bierze rękoma i gasi włosy. Ja mówię: słuchajcie, musimy znaleźć wyjście. Musimy znaleźć wyjście, bo płoniemy, bo zaczyna się już palić tu od strony korytarza. Biegnę w prawo, patrzę, są drzwi. Zaczynam szarpać, drzwi się otwierają i widzę, że jest wyjście na podwórze. Wyciągam najbliżej leżącego, zanim zaraz wyciągam eleganta. Podwórze jest zamknięte z trzech stron. W nas powstaje jakaś wola wyjścia stąd, że może nam uda się wyjść z tego ognia. I przebijamy się przez bramę i wychodzimy na ulicę Długą. To, co ja zobaczyłem, cała ulica Długa płonęła po jednej i po drugiej stronie. To trudno jest to opisać, to może się przyśnić. Ja leżąc, bo ciągle widziałem pewne fragmenty i pewne sprawy z pozycji leżącej. Widziałem ogromne jakieś jęzory ognia, które waliły w niebo. Tu kotłowało się w dole, powstawał jakiś wielki wir powietrza, który unosił naraz jakiś ogromny kawał blachy, który spadał gdzieś z jakimś łoskotem, który mógł być gilotyną dla kogoś, mógł go przeciąć dosłownie. W pewnym momencie widziałem rzecz jakąś prostą, która mnie zadziwiła, stał czajnik. I pomyślałem sobie, może woda się w nim gotuje, takie śmieszne nawet, ale to tak bywa. I naraz zobaczyłem latarnię. Właściwie ta latarnia wyglądała jak żuraw, jak korkociąg. Nie. No żar jest taki, iskry dosłownie palą ciało, skwierczą włosy, tli się ubranie. Wydaje nam się, że to już jest koniec, że stąd już nigdzie nie pójdziemy. I w pewnym momencie ja widzę przez te płomienie ognia, widzę, że po drugiej stronie, tak po przekątnej, budynek przy ulicy Długiej 4 nie pali się jeszcze. I wtedy postanawiam, że będziemy się tam przebijać. Czołgamy się. Ruszamy z miejsca, czołgamy się w tych płomieniach. Ten marsz trwał około 45 minut. Dla nas, dla niej nie. Ona wracała kilkakrotnie. Nie wiem, skąd brała siły.
jak pokonywała trud. No tam w tym budynku, na parterze, odpoczywam już jakieś 4 godziny. Nikt nic nie mówi. I w pewnym momencie, gdzieś o jakiejś 4 nad ranem, podchodzi do mnie blondynka i mówi: słuchaj, oficyna tego budynku zaczęła się palić. I pali się coraz bardziej. Co robić? Ja już tu właściwie nie wiedziałem, co począć. Wydawało mi się, że stąd już nie ma wyjścia. Gdzie w ogóle pójdziemy? Dokąd? No, sytuacja była... No, określenie tragiczne to jest może za słabe określenie. I wtedy ja przypominam sobie, że w czasie akcji, w czasie powstania, byłem świadkiem, jak spłonął budynek przy Freta 1-3. I mówiono wtedy, że nigdy spalony budynek nie pali się 2 razy. Z tego wynika, że w piwnicach można by się było schronić. Z miejsca postanawiamy, że ruszamy tam. No, nie wiem, jak nazwać ten marsz. Nawet nie umiem go nazwać. Pozostało nas 22 osoby. Kiedy pomagałam im się przeczołgiwać, zobaczyłam na środku, w tym takim rwącym się kominie wiatru, zobaczyłam kobiety 2. Mówię: co pani tu robi? One mnie jak nie usłyszałam, wie, co panie tu robią? Patrzę, nachylam się, a ona jest matka, tęga, stara kobieta, sparaliżowana, właśnie mieszkanki ulicy Długiej, córka, i mówią, że ludzie musieli nas zostawić, mówi, nikt nie może pomóc. Ja mówię: zaraz, niech pani poczeka. Przebiegłam parę kroków, żeby podciągnąć rannego, którego prowadziłam na Długą 4. Wracam do niej i mówię: no, ja pani nie mogę pomóc, ja muszę pomóc rannym. Może i znowu chcę zrobić krok, wracam się i mówię: przykryjemy, podnosimy, no osoba, matka jest tęga, ja nie mogę pomóc, przykrywamy blachą, przykrywam obie i mówię: przecież Niemcy chyba nie zabiją, no pani jest sparaliżowana, żeby tylko te iskry, żeby to, co leci do góry, nie wciągnęło, nie spadło, i biegnę dalej, ja wiem, no może nie zrobiłam dobrze. I Niemcy, zwabieni jękiem rannych, słyszę, zbliżają się do piwnicy i słyszymy wszyscy, że się zbliżają. Elegant tak jakby czuł, że ktoś jest obok, a oni mówią, boją się wchodzić do tej naszej piwnicy i mówią tak: wychodzić, kto jest ranny. Nas jest 22 osoby i 9 osób zaczyna się wyczołgiwać w kierunku Niemców, a reszta ze strachu, między innymi my, cofamy się dalej. Cofamy się przez otwór do piwnicy Freta 3. Ci, co wyczołgali się, słyszymy potem strzały. My wiemy, co to znaczy. A my jesteśmy wszyscy rozlokowani w Freta 3. Ja ciągnę eleganta, biorę za rękę, ciągnę, staram się tak, żeby najmniej jęczał, żeby go uspokoić, i ciągnę do najdalej położonej piwnicy. Tak, a ten otwór... Po lewej właśnie. Ten otwór właśnie, którymśmy weszli na Freta 3, ten nowy, no, trzeba było jakoś zamaskować dla Niemców. I pamiętam, żeście zrobili to w ten sposób, to przejście z jednego domu do drugiego. Znaleźliście jakieś piwnicy drzwi, które położyliście, jakieś takie rozwalone drzwi, i one zamaskowały ten otwór. Chorzy jęczą, to jest nieustanny jęk i walka z tym, aby z tym jękiem, który jest nie do opanowania, i prośba: pić, niczego nie mam. Znajduję beczkę z wodą, woda jest spleśniała, co mogę robić? Nie ma przecież wody, biorę małą ilość wody, małą ilość w szklance, tak, znaczy nad łyżką, w jakiej szklance, nad łyżką, to było tego jakieś 1/4 szklanki, staram się nad płomieniem świecy gotować. Niedaleko leży skrzypek, który jest ciężko ranny.
uśmierza wszystkie bóle proszkami. Jak zapada ciemność, jak zapada noc, bo ciemno jest bez przerwy, wtedy z wszystkich tych przegród, gdzie wszyscy się pochowali, schodzą się, wszyscy schodzą się i wtedy cicho do siebie mówimy. Mówimy, co będziemy jedli, dlaczegośmy czegoś nie lubili, ale każdej nocy, przecież ja nad nimi czuwam, ale każdej nocy przychodzi ich jest coraz mniej, jest ich coraz mniej i ja nie mogę do nich dotrzeć, bo wydaje mi się, że jest coraz dalej, że odległość jest coraz dłuższa. Nie przyszedł skrzypek, nie przyszedł przecież ani jednej nocy, ani drugiej, bo my wiemy stąd, kiedy jest dzień, że jest daleko maleńkie okienko i wtedy jak pada światło, to my wiemy, że jeden dzień i zaznaczamy, jeden dzień. I skrzypek nie przyszedł. Nie przyszedł jedną noc z drugą. Ja idę w jego kierunku. Ja tego teraz nie umiem wytłumaczyć, ale ja się boję. Boję zajrzeć tam, gdzie on leży, bo ja wiem, że on jest nieżywy. Ja powstałam i nie weszłam tam. Ale przecież jeżeli on tam żył, jeżeli on mnie potrzebował, a ja... No i stało się. Blondynka dostała wysokiej temperatury, chorowała, majaczy. Jesteśmy przerażeni. Wszyscy myślimy o jednym. Myślimy o jednym, czy przeżyje. Ona jest naszym życiem, pokarmem. Bez niej my nie istniejemy. Ja w ogóle nie mogę spać. Nie mogę spać w dzień, w nocy. Ta noga rwie, boli. Nadsłuchujemy, czy Niemcy idą? Ale słychać jakieś strzały, wybuchy. Kroki słychać. Oni przechodzą. Tak, nocą spotykamy się, marzymy o różnych sprawach, które nam daje jakieś otuchy, że może spotkamy się jutro jeszcze w tym gronie. Tak, z nim jest niedobrze. Pamiętam, że tak trzeci dzień choroby. Zieliński kuśtykając na tej swojej jednej nodze. Gdzieś tam w piwnicy znalazł w słoju trochę wody. Jakieś tam takie suszone płatki. I powiedział, że będzie gotował zupę. Rozstawił przy wyjściu takie dwie cegły, rozpalił ognisko. No i kiedy już wszystko było gotowe, miał rozlewać tę zupę. Właśnie naraz usłyszeliśmy krótkie dwa słowa. Hans Feuer i Serbia. Wpadło dwóch Niemców do piwnicy. Zabrali Zielińskiego. Kilka strzałów. A po sekundzie, czy kilku sekundach, jak już to się myli wszystko, wpadł znowu Niemiec i strzelił w głowę Marianowi. I wyszedł. No ja wtedy zamarłem. Zamarłem, czekałem na dalsze strzały. Ja wiedziałem, że tam za Marianem o parę metrów leży chora blondynka. No, to jest teraz na nią kolej. Wszystko strasznie, to jest powietrze, które to strasznie wszystko gnije. Ja muszę, znalazłam octu, znalazłam trochę octu, przemywam te rany octem, jest pełno robactwa. Ranni się drapią, rozdrapują te wszystkie rany. Ja przecież w ciemności nie widzę, istnieje dzień i noc, ciemność, więc nalewam ocet na watę. Nie mam tej waty już i staram się dotknąć do tej rany, a nie widzę, że dotykam do rany, tylko
często słyszę, że jest cisza. To wiem, że cisza to jest ulga, że gdzieś tam zwalczyłam ten jęk. Kto mnie pomaga? Ja sama chodzę tylko sama. A przecież pomaga mi jeszcze Edek. Edek jest ranny w nogi i chodzi za mną na czworaki. No, na czworakach, to by nikt nie uwierzył. On za mną się porusza na czworakach. W pewnym momencie Edek mówi do mnie, musimy zdobyć coś do jedzenia, musimy wyjść. Ale jak? Przecież muszę się przedostać z piwnicy i wyjść, a jak ja z nim wyjdę, on idzie na czworakach za mną jak zwierzę. Ale zdobył szczotkę, oparł się na szczotce, na moim ramieniu, wychodzimy z piwnicy i idziemy w dół mostową. Udało nam się, jest cicho. Dochodzimy do Wisły i Wisła wydaje nam się, no była płytka, jest upał i siadamy i ja mówię do niego, słuchaj, przecież tam po drugiej stronie możemy przejść, tylko wystarczy wejść nogami i przejść. A potem mówimy, a nasi ranni, a co mamy robić? Przecież oni bez nas giną. Tylko on śmieje się, że on na czworakach i ja możemy ich uratować. To co? Ale możemy przecież wziąć butelki, zatkać korkami butelki, powiązać, położyć rannych. Tak, ale potem wiemy, że przecież to nie jest to, że trzeba szybko znaleźć żywność, że to wszystko, co my myślimy, jest prawdziwe może, ale przecież to i nieprawdziwe. Biegniemy i na lewo jest ogród. Wchodzimy, a w tym ogrodzie jakby nigdy nic się nie działo. Pomidory, cebula, pełno jarzyn, zbieramy tego do kosza bardzo dużo. Zbieramy, ale nie możemy tego nieść. Przecież oni na nas czekają, ale my nie mamy siły nieść. Więc ciągniemy ten kosz do góry. No i dostali wszyscy ranni, rozdzieleni mieli, dostali po jednym pomidorze, po cebuli. Jest nas coraz mniej. Jest Edek, jestem ja, Elegant. I Andrzej Dybaś. Tak. On nam opowiadał, Andrzej opowiadał nam, że jak uratował się 3 września od śmierci, leżał wtedy w szpitalu, bo był ranny i Niemcy wezwali go, żeby wychodził. Tak, wyjdź. Tak, wyjdź, krzywowali. No więc wyszedł. Zobaczył wtedy, że wszystkich rannych rozstrzeliwują. Wchodzą żołnierze i strzelają w głowę. Jeden z żołnierzy podszedł do niego i wymierzył pistolet w głowę, chciał strzelać. W ostatniej sekundzie Andrzej podbił mu ten pistolet w górę. No po prostu kula drasnęła go w szyję, krwawiąc, upadł między zabitych. Udał, że nie żyje. Kiedy tamci dostrzelili resztę rannych, odczekał jakiś moment. Co wygrzewał się spod tych trupów i wrócił do piwnicy i tam czekał. I ty go znalazłeś, tak? Tak, ja go znalazłam. Szukając żywności, tak? Ja szukałam żywności. Po ciemku zaczęłam dotykać, patrzę. Ściana wydaje mi się taka, jakby tam były drzwi, że ja przebiję i zdobędę. A może jest woda? Tylko woda potrzebna, wódka, spirytus. Zaczynam walić, biję, przedostaję się, zdobyłam poprzednio, tam po piwnicy przecież rozchodziły się od tej głównej, więc zdobyłam świecę, zaświeciłam i zamiast wyjścia, zamknięte pomieszczenie, pełne dobytku ludzkiego. Patrzę, obok są futra. Futra te z żaru, bo przedtem już to było spalone, rozłażą się, są niepotrzebne. Nic nie mogę znaleźć, nie ma nic prawie do jedzenia. I co to jest? Właściwie to jest grób nasz, bo ani nie ma wyjścia, ani nic nie ma, co można by im przyłożyć, żeby im rany ukoić. Pamiętam śmierć Andrzeja. Andrzej poprosił mnie, abym usiadła koło niego. Powiedział, że bardzo przeprasza, że tyle sprawiał kłopotu, że postara się więcej na mnie robić kłopotu. Powiedziałam, ale skąd? Pamiętam, że w domu mówiono mi zawsze, że jak jest
źle i ciężko, to trzeba mówić spokojnie. Powiedziałam spokojnie, nie, żadnego kłopotu nam przecież nie robiłeś. A on mówi, że chciałby, abym się nachyliła. Ja się nachyliłam. Czoło wydawało mi się takie zimne i mówię, że wiesz, ja tobie zmierzę temperaturę. Zmierzyłam temperaturę, było 35 stopni. Znowu dotknęłam czoła, czoło takie było zimne, wydawało mi się wilgotne. Przecież ja jestem odpowiedzialna, myślę, odpowiedzialna za każdego z nas. Przecież jest elegant, jestem ja, jest Edek i musi być jeszcze Andrzej, przecież z tych 22, a ze mną 23, musi nas zostać jak najwięcej, więc mówię, że... Mówię do Andrzeja, że będzie wszystko dobrze. I tak się nachylam, żeby go on mówił, pocałuj mnie, blondynka. Bo mówiliśmy o swoich pseudonimach, ja mówię, że pocałeś, tak nachylam. I tego. I patrzę. Chciałam powiedzieć, czy to oczy takie niebieskie, ci wtedy mówię. Tak, uspokój się, blondynka, uspokój się. Słuchaj, no i cóż, dołączyliśmy Andrzeja do Mariana, który leżał przy wejściu. I obaj jako umarli, strzegli życia żywych. Tak, sytuacja była właściwie beznadziejna. Co robić? Co robić? My w pewnym momencie zaczęliśmy pisać adresy. Pisać adresy na jakichś kartkach. Jak się nazywamy? Jak się nazywamy? Pseudonimy, jeżeli nas znajdą, żeby wiedzieli, kto tu był. Żeby po nas na coś pozostało. Ja tak przecież pytałam często, jak on był, mówię, elegancie przytomny, to mówiłam, słuchaj, przecież ja jestem winna na pewno, ale ja nie mogę być tak za wszystko winna. Ale ty nie opowiadasz. Ale byłam, bo na przykład wychodzę, taki drobiazg, wychodzę, a wszystkie opatrunki gdzie ja rzucałam? Wszystkie opatrunki rzucałam niedaleko piwnicy. A to był jedyny ślad. Pomyślałam, wychodzę, no przecież jak Niemcy zobaczą, to są świeże ślady krwi na opatrunkach, świeże ślady ropy, wszystko jest na opatrunkach. Dobrze, że ja wtedy pomyślałam. Chwyciłam to wszystko, much, roi, odrzuciłam, ale przecież mogłam to chować, mogłam wiedzieć, że to wszystko jest śladem. A często... A zresztą gdzie ja to miałam chować? Siódmego października postanawiam pójść po wodę. Na nic już nie czekamy. Na nic nie liczymy. Ale wody muszę dać im. Muszę im dać wody i muszę sama się napić. Wychodzę. Zamykam oczy. Oczy bolą, ale otwieram oczy i zamykam jeszcze raz, dlatego że wszystko stało się szarą ziemią. Nie ma niczego, nie ma, ja nie mówię, że drzewa, ale nie ma nawet jednego zielonego listka, nie ma niczego. Wszystko, tak jak powiedziałam, stało się szarą ziemią. Ale przecież było inaczej, bo te gruzy, jak ja wychodziłam po wodę nocą, przecież ja zawsze nocą wychodziłam, to te gruzy, jak one świeciły, one tak świeciły, no teraz tak żarzą się w dzień zaduszny cmentarzy. To jak to jest z tymi gruzami? Mogą być takie i takie, jak to jest. Ale potem szybciutko przypominam, że przecież woda, że oni czekają. Wbiegam wyżej tam po gruzach, chowam się za rogiem i patrzę, że idą Niemcy. No ja nie będę miała siły wrócić do nich, a już na pewno nie mogę wrócić do nich, tylko muszę dalej się oddalać od kryjówki, bo jeżeli Niemcy zobaczą, że ja wracam do nich, to nas wszystkich zabiją. Przecież trójka nas jeszcze jest.
Więc ja zaczynam się cofać jak najdalej od piwnicy, że ja nigdy tam nie byłam, nigdy mnie tam nie było. I w tym momencie widzę, że z kościoła świętego Jacka wychodzą ludzie. Wychodzi kobieta w bieli, wychodzi zakonnica, jeszcze jakiś człowiek, więc jak krzyczę, ludzie, ludzie, tam są Niemcy, no nie możecie iść, zabiją was. Tam są Niemcy, oni patrzą na mnie, więc ja kiwam tutaj, że tam są Niemcy, że nie możecie iść, zabiją was, zginiecie. Oni podchodzą do mnie i Niemcy przechodzą właściwie koło nich. Ja patrzę, ona mówi, proszę zejść na dół. Kim pani jest? Ja mówię, my się tu ukrywamy, obok. Boję się nawet powiedzieć, czy tamci przechodząc nie zrozumieją. Szybko zbiegam w dół i staję przed nimi i mówię, przecież są Niemcy. My się ukrywamy tutaj od... My się ukrywamy od 2 września. Według tego, co liczymy, u nas jest 7 października. A ona patrzy na nas i mówi, że nie musimy się już ukrywać od 4 dni, dlatego że 3 października podpisano kapitulację. Nawet nie wiem, czy ja mam im to powiedzieć, wrócić. Ja mówię, tam są ranni, ciężko ranni, potrzebują pomocy. Ona mówi, my jesteśmy z Czerwonego Krzyża, ze Szpitala Wolskiego, że jutro przyjedziemy. Jutro. Biegnę szybko do nich i mówię, słuchajcie, słuchajcie, nie musimy mówić cicho. Pamiętasz, nie musimy mówić cicho. Możemy wyjść, no ale jutro po nas przyjdą. Ósmego października na noszach wyniesiono eleganta, wyniesiono Edka. Ja stałam koło nich. Patrzyłam na nich. Wydawało mi się, że to niemożliwe, że tak byli strasznie zarośnięci, że tak wyglądali. Tak jakby przez moment pomyślałam, czy to oni. Nasz świat był inny. Tak jakby ich ostrzej zobaczył. Patrzyłam na nich i myślę sobie, dlaczego my troje żyjemy? Dlaczego tamci od nas musieli odejść tak tragicznie? Czy Edek i Elegant tak samo zadają sobie takie same pytanie? 5 tygodni. Byliśmy w piwnicy. A kiedy 8 października przywieziono nas do Szpitala Wolskiego na Płockiej, nikt nie chciał wierzyć, że są jeszcze żywi ludzie na starym mieście.